Nie potrafimy podać dokładnej wartości pierwiastka z dwóch, ale istnieje bardzo dużo przybliżeń jego wartości, ale żadna z tych liczb nie jest dokładnie równa pierwiastkowi z dwóch. Łatwo jest obliczyć pierwiastki z niektórych liczb. Pierwiastek z 4 to 2. Pierwiastek z 9 to 3. Takie pierwiastki są liczbami całkowitymi. Są też pierwiastki, których nie potrafimy podać dokładnej wartości, ale możemy mniej więcej oszacować jaka jest wartość tych pierwiastków. W jaki sposób możemy to zrobić bez użycia kalkulatora? Pokażę ci to teraz. Mam tutaj oś liczbową, na której zaznaczyłem pierwiastki z niektórych liczb. Mam nadzieję, że są one ci znane. Spójrz na oś liczbową. Gdzie znajdzie się pierwiastek z 5? Tutaj. Pierwiastek z 5 jest większy od pierwiastka z 4, ale mniejszy od pierwiastka z 9. Czyli mamy pierwiastek z 5 jest na pewno większy od 2, pierwiastek z 4 to 2. I mniejszy od pierwiastka z 9, czyli 3. I już wiemy, że pierwiastek z 5 jest liczbą pomiędzy 2 a 3. Aby oszacować wartość pierwiastka z 5 musiałem znaleźć dwa pierwiastki, które leżą na osi liczbowej najbliżej mojego pierwiastka. Ale to były takie pierwiastki, których znam dokładną wartość. Jeden z nich był mniejszy, pierwiastek z czterech. Czyli 2, a drugi większy. Pierwiastek z 9, czyli 3. I dzięki temu wiem, że pierwiastek z 5, który leży pomiędzy tymi dwoma pierwiastkami, jest większy od liczby 2 i mniejszy od liczby 3. To teraz przykłady dla Ciebie. Pomiędzy jakimi liczbami na osi liczbowej leży pierwiastek z 23? Zatrzymaj teraz film, Pomyśl przez chwilę, a potem puść dalszą część wideo. Popatrz na oś liczbową. Pierwiastek z 23 będzie leżał tutaj. Jest większy od pierwiastka z 16, ale mniejszy od pierwiastka z 25. Pierwiastki z tych liczb da się obliczyć. Pierwiastek z 23 jest większy od 4. I mniejszy od 5. I w ten sposób dokonaliśmy oszacowania pierwiastka z 23. Pierwiastek z 23 jest liczbą pomiędzy 4 a 5. A co zrobić z pierwiastkiem z 80? Szukam dwóch najbliższych pierwiastków, które potrafię obliczyć. Przyda się tutaj znajomość pierwiastków. Pierwiastek z 80 jest większy od pierwiastka z 64. To na pewno. A mniejszy od jakiego pierwiastka? Pierwiastka z 81. Musiałem się zastanowić, pomiędzy jakimi pierwiastkami, które potrafię obliczyć dokładnie, mogę umieścić pierwiastek z 80. Pierwiastek z 64 to 8, a pierwiastek z 81 to 9. To co mogę powiedzieć o wartości pierwiastka z 80? Że jest liczbą większą od 8, ale mniejszą od 9. Wiesz już, gdzie na osi liczbowej masz pierwiastek z 5, pierwiastek z 23 i pierwiastek z 80. To teraz oszacujmy wartość takiego wyrażenia: pierwiastek z 5 plus 1. Spójrzmy na oś liczbową. Pierwiastek z 5 leży tutaj, pomiędzy dwójką i trójką. Dodam 1. Przesunę się na osi liczbowej. I wląduję tutaj, pomiędzy trójką a czwórką. Pierwiastek z 5 plus 1 jest większy od 3, ale mniejszy od 4. Pytanie dla Ciebie. A gdzie na osi liczbowej? Będzie pierwiastek z 23 odjąć 3. Jestem tutaj, pomiędzy czwórką i piątką. Odejmuję 1, 2, 3. I teraz znajduję się między liczbą 1 i liczbą 2. Pierwiastek z 23 odjąć 3 jest większy od liczby 1, ale mniejszy od liczby 2. Zobacz, abyśmy mogli oszacować wartość takiego wyrażenia, musieliśmy oszacować wartość samego pierwiastka. Najpierw pierwiastek z 23, a dopiero potem pierwiastek z 23 odjąć 3. Czas na ostatnie zadanie. Musimy umieścić na osi liczbowej taką liczbę. 5 pierwiastków z dwóch. W poprzednich przykładach mieliśmy do czynienia z pierwiastkami bez współczynnika przed pierwiastkiem. Ale jak to zrobić, aby to wyrażenie zapisać w postaci samego pierwiastka, bez tej liczby przed nim? Wykorzystamy tutaj umiejętność włączania czynnika pod znak pierwiastka. Jeśli nie pamiętasz, jak to się robi, obejrzyj film z playlisty o pierwiastku kwadratowym. Liczbę stojącą przed pierwiastkiem. Czyli piątkę zamieniam na pierwiastek. Z jakiej liczby? Z 25. 5 to pierwiastek z 25. Teraz wykonuję mnożenie dwóch pierwiastków, które mam tutaj. Pamiętaj, wynik mnożenia dwóch pierwiastków mogę zapisać pod jednym pierwiastkiem. Pierwiastek z 25 razy 2, czyli pierwiastek z 50. Teraz zadanie dla Ciebie. Gdzie na tej osi liczbowej będzie pierwiastek z 50? Szukam dwóch pierwiastków leżących najbliżej szacowanego pierwiastka: mniejszego i będzie to pierwiastek z 49 oraz większego. Tutaj to będzie pierwiastek z 64. Pierwiastek z 49 umiemy obliczyć. To jest 7. A pierwiastek z 64 to 8. Czyli pierwiastek z 50 jest większy od 7, ale mniejszy od 8. Jak myślisz, pierwiastek z 50 leży bliżej siódemki czy bliżej ósemki? Pierwiastek z 50 to trochę ponad 7. Bo pierwiastek z 50 leży bliżej pierwiastka z 49 niż Pierwiastka z 64. Aby oszacować wartość danego pierwiastka, zaznacz go na osi liczbowej. Zastanów się pomiędzy jakimi dwoma liczbami leży ten pierwiastek. Znajdź dwa pierwiastki, których znasz dokładną wartość: jeden mniejszy, a drugi większy od Twojego pierwiastka. Głodny wiedzy? Obejrzyj pozostałe filmy o pierwiastkach i wejdź na naszą stronę pistacja.tv.